Witam wszystkich serdecznie z tej strony Luigi Kramp. Jak już wiecie, projekt 54 litry został skończony. Leci szósty tydzień od założenia. Strefa nadwodna ma się tutaj bardzo dobrze. I tak ten naświetlacz sobie tutaj bardzo dobrze daje radę. Tutaj muszę już zamówić spinaczkę do roślin. Trzeba będzie już tą roślinkę sobie ładnie zacząć przypinać do ściany, żeby się rozrastała tutaj wyżej. No i co? Nadszedł czas na następnego potwora. Tym razem na stół wchodzi Aquael Glossy 80. 80 na 35 na 50 wysokości. Będzie to akwarium w stylu azjatyckim z brzonkami sumatrzańskimi i bocjami karłowatymi. Oczywiście za filtrację będzie tutaj odpowiadał Aquael Ultramax 1000. Ta głowica, trzeba wszystko później podłączyć. Za oświetlenie dwie świetlówki 18-watowe Sany. Do aranżacji użyjemy sobie korzenia dębu, który prezentuje się następująco. Taki okaz mi się udało znaleźć. Ma on 75 cm długości. Wysoki jest prawie na 40 cm. Trochę go poprzecinałem, bo z szerokości nie pasował. Teraz będzie po 4 cm prawie od każdej z szyb akwarium odsunięty, żeby było dojście z boków, jak i z przodu. Tu ma takie ładne miejsce na rośliny. To mam zamiar ładnie wypełnić podłożem. Od Invitala mi tam zostało. Ma 3 litry i to przysypię to wszystko żwirkiem. No i będzie się tak prezentował. Jako że brzanki sumatrzańskie lubią ciemne podłoże, to podłoża użyję tutaj czarny taki żwir naturalny. Jest to żwir bazaltowy po obróbce wodno-termicznej. Jest bardzo fajny, miałki, nie jest w ogóle ostry. Gradacja 1-3 mm. Mam go tutaj 25 kg. Zobaczymy, jak to się będzie zachowywać, czy mi to starczy, czy nie. Miałem już kiedyś podobny w 450 i powiem, że był super czarny i fajnie, w kiryski w nim kopały, jest naprawdę fajny, pod ręką nie czuć żadnej ostrości, ani nic. Także super, no i też w płukaniu było bardzo fajnie, bo przyszedł w takich workach dwukilowych. Jakoś mi zajęło chyba godzinkę czasu wypłukać te 25 kg. Jeżeli chodzi o skały, to użyję tutaj skał Greystone, mam ich tutaj 10 kg. Mam takie większe, jak i takie mniejsze kawałki, także coś z tego sklepiemy. No, o akwarium dodam tylko jeszcze tyle, że przednia boczna szyba OptiWhite, obydwie boczne tło czarne, oczywiście pomalowane przeze mnie farbą, wloty i wyloty od Sansana, bo te akwarelowskie są brzydkie. Będzie to akwarium oczywiście bezgrzałkowe. Także tak się to prezentuje i zapraszam Was do oglądnięcia aranżacji. Postaram się wszystko zrobić w jednym filmie, żeby tego nie dzielić na parę różnych. Będzie to jeden dłuższy film, także zobaczymy, ile mi to wszystko zajmie. Na pewno po ułożeniu aranżacji całej na sucho jeszcze poczekam parę dni, bo będę czekał na rośliny, także z roślinami to jeszcze wpadnie osobny film, ale sądzę, że ułożenie całej aranżacji jeszcze nagram tutaj. Także to później. A więc tak, moi kochani, dzisiaj jest drugi dzień. W pół do dziewiątej. Córka już śpi, także można się brać za aranżowanie baniaczka. Tu sobie już przygotowałem
Następnie swoje skały. Wszystko ładnie umyte. Bardzo fajne kształty im przysłali, także cieszy się. Oczywiście korzonek już też przygotowany. Żwir ładnie przesadł. No i rzeczy niezbędne do układania aranżacji. Wiadomo, rękawiczki gumowe muszą być obowiązkowo. Klej cyjanoakrylowy. Jakiś pojemniczek jeszcze do ewentualnych podsypek w niektórych miejscach. Łyżeczka do poprawiania. To jest taki prosty, amatorski zestaw aquascaperski. No i wiadomo, penseta. Żeby tam bacik gdzieś wcisnąć, czy tam ręcznik papierowy. Ja na ręcznika papierowych robię. Takich zwykłych z biedry. I bardzo fajnie mi się ta na tą aranżację klei. No i mam jeszcze taki kawałek pinsety. Kiedyś tą pinsetę kupiłem gdzieś na Allegro za 30 zł. Posłużyła mi chyba z 4 albo 5 lat. No i w końcu się złamała. Także został taki... Taka szpałka została, nie? Taki fajny patyczek. No i to sobie też czasem używam do czegoś. Dobra. Zaświecam światło. Muszę poucuwać te dekle. I zacznę od wysypania pierwszej warstwy podłoża. Później ułożę korzeń. No i będę pomału składał coś z tych skał. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Prace się tu będą odbywały przy świetle z głównej lampy, ponieważ musiałem ściągnąć te dwie świetlówki na bok. Bo mało miejsca tutaj ogólnie jest i wydaje mi się, że jest dość miejsca, dość światła na czasie, żeby to ładnie wszystko widzieć. Także biorę się do roboty. Tak, moje rzeczy aquascaperskie teraz ja sobie przełożyłem na stół i zajmę się na początku wsypaniem podłoża do zbiorniczka. Ułożę sobie początkowo taką jedną warstwę. No, prezentuje się ona elegancko. Wolę sobie wyłożyć cienką warstwę podłoża, a później robić cały aquascaping, niż układać na gołym szkle, czy tam podkładać jakieś pianki. Tak zawsze robiłem i tak to jest w sumie u mnie sprawdzone wszystko. To sobie jeszcze troszkę dosypię. Teraz to trzeba delikatnie rozprowadzić. Z przodu nie będzie zbyt dużo podłoża. 3 cm, tu będą rośliny typu Sagittaria subulata, jakieś ponikło. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ale tył chcę troszkę bardziej podnieść, z tyłu będzie dużo waliznerii. No i te skały, nie? Także ogólnie ma tu też być dużo mikrozorium. To ma być takie, w sumie tu ma być albo 4 gatunki roślin tylko. Mam dużo miejsca do pływania do tych brzanek sumatrzańskich. Także dobra, wstępnie to mam ułożone. Powiem wam tak, ja sobie ten żwir na porządku tutaj nasypię, włożę sobie korzeń i pokażę wam za chwilę, jak to się będzie prezentować, bo nie będę pokazywał tutaj 20 minut, jak sypię żwir do akwarium. A taka ciekawostka jeszcze, jak przymierzałem ten korzeń do akwarium pierwszy raz, to sobie nie wziąłem pod uwagę tego, że tu są takie riple w tym optisecie. No i wsadziłem go, a nie potrafiłem go wyciągnąć. Zaklinował mi się w środku i lipa była. Musiałem go tutaj troszkę przeszkubać. Ale dobrze jest. Dobra. Widzimy się, jak
Zasypię podłoże i włożę korzeń do środka. Dobra, tak się prezentuje korzeń w środku. Zrobiłem sobie w podłożu tak jak chciałem. Tu jest taka większa górka z prawej strony. Tu schodzi na dół przednie szybko będzie. Tak, jest to obramówka biała. Do obramówki jest jakieś 4 cm żwiru. Tutaj po bokach już jest więcej, no i tu jest usypane na około 6 cm. Tam będą te rośliny wysokie rosły. Tak się to prezentuje. Myślę, że jest zajebisty efekt. Ten korzeń, który robi robotę. Nawet myślę, że tych kamieni tutaj zbytnio nie użyję, bo naprawdę prezentuje się to pięknie i nie chcę tego zagruzić jakoś tymi kamieniami. A będzie to bajecznie wyglądać. Także teraz już korzeń ładnie w las. Przygotuję sobie rękawiczki, no i zacznę tworzyć aranżację z korzeni, znaczy się z kamieni. Podukładam, poduklejam coś. No i pokażę Wam, jak się to będzie prezentować już w gotowym efekcie. Miałem na początku zamiar załączyć tą kamerę i pokazywać, jak to wszystko układam, ale jakoś to tak wydaje mi się, żeby za długo trwało, a też to takie przyspieszanie to jakoś tak nie w moim guście. Ja to robię sam dla siebie, dla Was, żebyście też widzieli, jak można fajnie stworzyć akwarium i tyle. Tak po prostu hobbystycznie. Także pokażę Wam, jak będzie wyglądał efekt końcowy. Godzina za 5:11 w nocy. To są pozostałości po mojej ciężkiej pracy. Żwirku starczyło mi akurat, znaczy się akurat, starczyło mi go bardzo fajnie. Na detale, wykończenia, uzupełnienia. Tak jak sobie zaplanowałem, tak mi wszystko starczyło. Został jeden taki duży głaz z tego Greystone. To sobie go kiedyś tam wykorzystam. Zawsze fajnie mieć takie coś. Kleju poszło mi prawie pół buteleczki, ale jest fajnie wszystko powzmacniane. A aranżacja zbiornika prezentuje się następująco. Powiem Wam, że wyszło to mega zajebiście. Tak jak sobie to w snach wymyśliłem, tak to wygląda. Oczywiście akwarium jest brudne. Trzeba będzie jeszcze szybki przetrzeć. Pokażę Wam za chwilę jeszcze, jak to wygląda na mokro. Oczywiście tutaj jest do tej pierwszej linii ładnie wszystko przysypane. Cały tył jest wysoko podniesiony. Z tyłu oczywiście będzie walizneria rosła. A tutaj przy skałkach na pierwszym planie wszędzie będzie, zobaczę, jeszcze jakaś roślina trawnikowa prosta, może Sagittaria subulata, a może coś innego posadzę, jeszcze się zastanowię. No i tutaj wyżej będą położone mikrozoria mini, duże takie ładne kępki. Tak się to prezentuje. Stary ładnie podniesiony wysoko. Z tyłu dość miejsca, wszystko ładnie przysypane żwirkiem. Dużo miejsca na waliznerię. Jestem mega zadowolony z tego. Super to wyszło. Dobra, pokażę Wam za chwilę jeszcze, jak to się prezentuje na mokro. Okej, szybki trochę przetarte, aranżacja zmoczona. W sumie to zbytnio to nie odbiega od suchej. Te Greystone nie tracą tak swojego pierwotnego koloru po zanurzeniu, ale wygląda to elegancko. Także w następnym filmie pokażę Wam już, jak będę obsadzał rośliny, pokażę Wam, jakie gatunki roślin tutaj będą, jak już wszystko sobie wybiorę.
Też poproszę żonę, to na pewno pomoże mi nagrać film. To będzie wszystko fajnie widać i zrobię taki znowu dłuższy film i pokażę co, jak sadzę, jak kleję. Takie zakończenie. Takie zakończenie aranżacji zbiornika. No. Dobra, to tyle w tym filmie. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.